Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy. Na tej scenie będę pokazywał. Pierwsza emotka. Możesz zapytać, co to za emotka? Jak nie wiesz, to nie wiem, co tu robisz, ale jak wiesz, to jeszcze tak na szybkości, pyk. Ketchup. Tu jest taki. Także pierwsza emotka z 10. Pokczamp sztos! Jezu, jaka to jest dobra emotka. A, to jest kappa poprawiona, ale możliwe, że jeszcze będzie bardziej poprawiona. To jest emotka... No, nie muszę chyba tłumaczyć, co przedstawia. Wydaje mi się, że jeleń przeszedł samego siebie. Oczywiście jeleń nie robił. Pewnie go znacie z tego streama. A, to jest zestaw emotek. I to jest nawiązanie. Ogólnie jeleń nie jest starym człowiekiem, jest młodszy ode mnie, ale to jest nawiązanie do pewnego filmu. Matrix, od razu powiem. I masz AD albo AP i wybierasz sobie jedną z dwóch rzeczy, nie? Bo często na moich streamach, pewnie wiecie, jak jesteście stałymi widzami, gramy różnymi czempionami AP-AD. Fajna sprawa, nie? Że możesz napisać, czy AD iść, czy AP. Fajne, fajne, podoba mi się nawet. To jest chyba, to jest... Szczerze, to jest chyba moja ulubiona emotka. SPX wr. Wr, jak RS7. To jest serce motocyklisty. Kto jest na streamach, to wie. Czyli serce, które mi wychodzi rękoma obrzydliwe. Tak od razu pokażę. Ja robię serce tako, wiesz. No nie wiem, jeżeli to ci przypomina serce, co ja zrobiłem rękoma, to albo jesteś retardem, albo nie wiem co. Także jeleń uznał, że zrobi coś takiego, czyli krzywe serce, no sam ci powiedzieć. Płaczący, ja, to często się zdarza, więc emotka wydaje mi się bardzo trafna. To jest... pokcząt. Ale z drugiej strony można to interpretować tak, że to jest... jak ja drę mordę, bo umarłem w grze. I to też, wiesz. No i jeszcze... one shot. Bo wiadomo, że ja sobie lubię bić na one shot w tej grze. Także one shot poprawiona wersja. Wydaje mi się, że teraz jest sztosik taki. Dobra, także. No co mam tu powiedzieć w dupie? Jeleń nie zrobił. Po prostu kozacko. Dużo pracy jest przy jednej emocji, także. A robił je bardzo szybko, szczerze wam powiem. Bo ja bardzo mało uwagi do tego przykładałem, dopiero jak już praktycznie wszystkie były zrobione, to zacząłem, mówię tak, o kurde, jeleń, w dupę. Dobra, to teraz się tam jednak zwrócę uwagę na to, co ty robisz. No i się udało to szybko domknąć, bo dosyć dawno temu jeleń już mi mówił o tych emotkach, ale nie mogłem się zebrać w sobie, ale w końcu jeleń, w końcu zrobił piękne rzeczy. Gramy tym Panteonem. Zobaczmy, jak to wyjdzie. No, ale to zagramy za dwie gry z widzami tym Panteonem. I chyba potem rankedy. Dobra, testujemy taktyczkę. Dobra, gram na... nie wiem, na LB. Panteonem pod AP. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Wiesz, co jest najważniejsze, co ja mam robić teraz? Farmić. Dokładnie tak. I nachapać się na niej. Uciekła już za tą swoją końcóweczkę many. Dobrze. Ona dostała hita od Tureta? Szoklon. Ja myślałem przez chwilę, że... ej. Tajna technika Panteona, nie? Właśnie o to chodzi. To, że zmarnowałem flasha Ignite'a, znaczy tyle, że... nachapać się wirli. Pamiętaj, pamiętaj. No i wbiję jeszcze na scenę pod filmem. Na Twitchu. Suba i dzwoneczek. Dara, siema. Zostaw. Klama! Elo. Dobra, Hextecha całego złożę. Wiesz, ja lecę pierwszego Hextecha, żeby early było trochę łatwiej. Drugie sobie polecę, bo ja lecę tak, Hextech, Rabadon, Ginso, Nashor, Leech Bane. A co miało być ostatnie, bo już nie pamiętam. Dobra, poszliśmy do najbliższego monopolu. Paczka fajek i do tego połówka. Ale przeżyła. A już jej chyba nie zabije. Myślałem, że on do niej zerki strzelił. Ma czwarty level? Ale gówno! Dobra, zabiliśmy. Wiesz, to jest tajna technika, jedna z wielu, których cię dzisiaj nauczę, synu mój. Nie budujesz całego... Znaczy, nie, Boże, spaliłem żart. Nie, to nie był żart. Patrz, nie kupujesz książek,
kupujesz dopiero jak będziesz miał na całego Hextecha. Żeby przeskoczyć z AP na AD całkowicie. Zobacz, masz teraz plus 9 AD, a potem będziesz miał plus ileś AP, nie? Wiesz co chodzi? Tajna techniczka, ucz się. Za reklamy nowego Assassina ci płacą. Ale poleciał. Widziałeś? Czy za reklamę nowego Assassina ci coś płacą? Piękne, widz piękny napisał. Ja pierdzielę, taki panczyk, że to luj. Konkret. Co ty robisz? O kurde. Dawaj. Dobre było. Dobre. Dobra techniczka. No Aram widzę się robi powoli, no nie ma co się dziwić, jak typ ma 0,8. Nie no, ta giareczka to jest... No nie no, w tej giarce niestety nie uda się pokazać potencjału tego Panteona, no bo team zrobił wszystko za mnie. Ten R-kę na sam początek gry kiknął. Walki w sensie. O kurde, ale one shot tego Aatroxa 1.12. Aatrox 1.12, ja pier... O Jezus, nie. Uła! Czemu ja zabiłem? Skoro... Czy nie wiem, red wchodzi z tego W? A to może w las nawet. Ja... A przynajmniej jest zabawa w tej gierce, tak? Chociaż no jak nie będziemy pushować... Aha! No to nie będziemy pushować. Jezus, czemu ja gram na szmatę? Jestem zastanawiam, co kieruje człowiekiem, który pikuje Malzahara do gry? No on musi być tak bardzo zdesperowany, że nie wygrał dawno i że na normalna pikuje Malzahara, no. Jesteś idiotą, gościu, ja gram AP Panteonem, rozumiesz to? To jest wypieprzony na grę. Malzahara na normale, no jesteś retardem. A jeszcze dojadę go zaraz, nie? Bo on w ogóle myśli, że wygrał ze mną, bo mnie zepchnął pod tureta, nie? Niemożliwe, on cofnął już? Pod co on będzie grał, że już cofnął? Ja pierdzielę. Nie wiem, to jest takim tryhardem on jest, nie? Pół HP man już cofa, nie? Bo trzeba, wiesz, cofnąć, bo jeszcze padniesz przypadkiem, a ja tryharduję, bo to jest przy blind pick. Gościu, no nie mogę, wiesz, dać się zrobić na blind picku. Nice. Jak zdechniesz zaraz? A umarłeś! Barierą umarłeś i tak? Fuck you and your fam. Jakiego tryharda wygrywam. Rozumiesz, gościu pewnie taki Jezu, normal! Znaczy ja tak robię, nie? Ale on też tak na pewno robi, bo ja wiesz, ja to robię, bo ludzie patrzą, nie? Jestem sztucznym typem. Ale on to pewnie robi, nie wiem, bo jest głupi. O. Tak. Haha, tryhardzie! Dobrze! Ważne, że padłeś i stracisz miniony. Haha! I co? Daj po oczu. Jak kogoś złapiesz, to ja mogę skoczyć. Jak nie skoczę. Piąty level ten tej? Spoko. Jak coś ja tu jestem. I tak umrze spokojnie. Nice! Yeah. Dobrze. Dobra, to już maksuję. Znaczy W. Jazda w niego! Jazdunia! Dobra go tam! Podbitko. Dobre. Boom. I zastrzelony z pistoletu. Oła! Jezu, już ma tą tarczkę? Czemu? Nie wiem, czy mam szansę, więc sobie poczekam chwilę na skill, aż mi się odnowią.
O kurde, czy ja to przeżyję? Kurde, a już W na nim kliknąłem. Cooldown nawet szedł, zobacz. Tylko... Luj, no niestety, niestety. Nie da się wszystkiego zrobić samemu. Dobre. Dobre. Fajna sprawa. Żapę Panteonem. A czy wiesz, no, w tej technice chodzi też o to, tak naprawdę, jak grasz Panteonem, ogólnie chodziło o to, żeby się nachapać w early, bo ta postać jest silna. Czarny 1337 dał na Golibrodę 10 zł. Jakie picki dzisiaj gramy? Picki? Dziękuję ci bardzo, no widzisz. Kurde, ubił cię. Dziękuję ci bardzo za 10 zł. Bardzo ci dziękuję. A jakie piki? No powiem ci tak, teraz ten Panteon jest grany. O, miniona uderzyłem. Dobra. Ten diasł jest tępy, czemu? Czemu wam tak nie szło na niego? Dobra, cofam. Zastrzelony. O kurde, wylejecie. Nie wiem, czemu mam takie lagi, no kurde. Muszę zaltabować tą ligę. Dobra. Fajne. Już zaczyna być fajnie. Złap go. Flesznąłem za nim, bo się bałem, że mnie zarkuje, nie? I uznałem, że szybko warto go zabić. Ale w sumie nie puszujmy za bardzo tych turetów. Kurde, ale te runy nawet całkiem fajne na tym Panteonie, powiem ci. Że... Aż lag był, tak mu napijewszyłem. A myślał, że złapę pewnie ten. Myślał, że złapę pewnie latarnię, dlatego się odwrócił i chciał uciekać chyba do tyłu. Dobrze wyszło. Czy generalnie i tak niedługo będę zmieniał kompa, możliwe, że jeszcze w tym roku, więc wiesz. Ten komputer będzie już taki bardziej na jakieś wyjazdy, żebym sam mógł montować na wyjeździe, a nie ten. Bo czasem trzeba zmontować naprawdę dużo tych filmów na zapas, więc... Czemu on mnie zerkował? Ty, no ale do walki jest porypany ten Panteon, jaki on będzie do puszowania go. Ty. Nie ma tego. Jak ja pierdzie. Dobra, infernal. Nie, panowie. Będzie szedł tutaj? Będzie szedł. Wiesz czemu? Nie wiem, ale tak czuję, że Dauna będzie... Co? Dobrze i tak. Pa. Ginso, działa tak, że nie mogli mnie bić! Ha! Widziałeś to? Ja pierdzielę, ty! Bazik atakami próbowali ubić typa z Ginso Panteona, ty, no gościu. Patrz, jak pije. Ten hit w ogóle, tym skokiem na łeb. O kurde! Aha. No to nawet jednego tureta nie udało się wziąć. Kurde w dupę, no! Ty szczawiu! No szkoda, że ta gierka tak ten. Bo wiesz, w tej grze miało być coś takiego, że ja będę puszował te turety. A nie wyszło! Kotku, rozpinaj spodnie i nie unikaj. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął?
czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś. Dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, 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 zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.